Moi drodzy, święto świętego Marka Ewangelistę przywołuje treści biblijne, które dobrze wiemy, że są w jakiś bardzo bliski albo troszeczkę dalszy sposób związane z misją, życiem i przesłaniem świętego Marka. Bo dzisiaj fragment Ewangelii to jest finał Ewangelii, którą Marek przekazał. Jak powtarzamy i wiemy, Ewangelii, która jest ukazaniem całej misji nauczania świętego Piotra. Ale jednocześnie słyszeliśmy ten fragment z pierwszego listu świętego Piotra, a więc można domniemywać, że treści, słowa, które Marek nie tylko albo zapisał, albo czytał, ale przede wszystkim był uczestnikiem tych tajemnic, które Piotr przekazuje. I co one dzisiaj dla nas mają oznaczać? Kiedy słuchamy Ewangelii, to jest jeden podstawowy przekaz. Chrystus mówi do uczniów: idźcie i głoście Ewangelię. Bądźcie świadkami tej dobrej nowiny, że Bóg jest, że Bóg żyje, że Bóg zwycięża, że człowiek otrzymuje ten niesamowity dar obecności i bliskości Boga, który na tak wiele różnych sposobów był już ukazywany i przeżywany przez samego Jezusa, ale to się nie skończyło. To jest ofiarowane każdemu w każdym czasie. I przecież to jest ten główny motyw, który jest wpisany w naszą posługę kapłańską. To jest to zaproszenie albo wręcz zobowiązanie i nasza zgoda na to, aby w tym czasie, na tym miejscu, dla tych, których Pan Bóg nam zawierza, być świadkiem dobrej nowiny, że Bóg żyje. Kiedy przyjmujemy te słowa, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy wpisani w to dzieło, to przywołujemy również i tę refleksję, która sprawia, że sięgamy w naszych pamięciach, ale również i w tym, co jest aktualnym doświadczeniem, do tego, co stanowi nas. I kiedy dzisiaj przywołujemy świętego Marka, to akurat jego życie i to, co historia i tradycja wspomina o nim, ukazuje te dwa takie niesamowite momenty. Po pierwsze, kiedy przypomnimy sobie, że taki jest przekaz tradycji, że wieczernik to była sala w domu mamy świętego Marka, Jana zwanego Markiem, to staje przed nami przede wszystkim ten obraz szeroko rozumianej rodziny, naszego domu rodzinnego, tego wszystkiego, co sprawia, że ten dom staje się taki bliski, ale jednocześnie tak naprawdę nieograniczony. I mówię to w tym momencie z własnego doświadczenia. Bo ten dom rodzinny to oczywiście rodzice, w moim wypadku siostra, najbliższa rodzina. Ale ten dom rodzinny to również i ci wszyscy, którzy stanowią bogactwo życia, którzy sprawiają, że trudno ich oddzielić i powiedzieć: zapomniałem, oni są. Na różnych etapach się pojawili, zostali wpisani i stali się częścią, jakże ważną częścią życia, ale jednocześnie stali się świadkami Boga i tajemnic Boga. I to będą nasi przyjaciele i koledzy z czasów szkoły. To na pewno będzie ta przebogata rzeczywistość seminarium. Dla was ona jeszcze trwa, w początkach, bo dla nas, księży, ona jeszcze trwa, ale w kolejnych etapach. Biorąc pod uwagę naszych kolegów kapłanów, biorąc pod uwagę naszych kolegów, którzy nie zostali kapłanami, ale są wpisani w nasze życie i stanowią niesamowite bogactwo, które trwa. Dla mnie na pewno to jest również i ta wielka radość, że mogłem tutaj być wicerektorem, że mogłem
jestem tutaj wpisany na tak wiele różnych sposobów, wpisanych i w historię, ale nie tylko. Rodzina. Ale to przecież ciągle się dalej. To jest również i w wymiarze świętego Marka tak pięknie pokazane, kiedy uświadamiamy sobie, że jego kuzynem był Barnaba, święty Barnaba, lewita rodem z Cypru. Ten, który był jego swoistym nauczycielem, przewodnikiem, swoistym pomostem do tego, aby go doprowadzić do mistrzów wiary, do mistrzów głoszenia Ewangelii, do świętego Pawła z różnymi perturbacjami na początku. Potem ostatecznie święty Piotr stał się tym, któremu Marek towarzyszy, a dzisiaj słyszymy w tym liście to niesamowite określenie: mój syn Marek. I to jest ta ogromna tajemnica, tajemnica tych, których Pan Bóg będzie stawiał przed wami. Tych, których zaproponuje i zawierzy wam jako tą duchową rodzinę. I tego uczy nas Marek. Ale jednocześnie ten list świętego Piotra uświadamia, co jest potrzebne, aby to przeżyć, aby to rozwinąć. Potrzebna jest pokora. Potrzebne jest to nasze nastawienie serca i naszej duszy, aby po prostu zawierzyć Panu Bogu, aby uwierzyć, że to, co jest przez Niego ofiarowane nam, jest rzeczywiście tym darem, który na ten czas, w tym momencie jest nam przydatny i potrzebny. W 2004 roku, 25 kwietnia, miałem pewne doświadczenie w moim życiu. Nie będę go rozwijał. Po iluś miesiącach było dość trudne, ale to był też dar, który Pan Bóg ofiarował. I wiem, że potrzebny. I to jest ten moment i ta sytuacja, która dzisiaj przez świętego Marka jest nam przypominana. Wspomniałem o tych dwóch elementach, tych dwóch etapach. Rodzina. To, od kogo się uczymy, to, na kogo możemy liczyć i kto stanowi to bogactwo i wsparcie dla nas. Ale święty Marek poprzez swoje zaangażowanie i współpracę i z Barnabą, i z Pawłem, i z Piotrem, później staje się sam biskupem Aleksandrii i staje się pasterzem, i staje się tym, który dla innych staje się głosicielem. A poprzez to, że jest ewangelistą, właściwie ten czas i ten etap się nie kończy. I to jest to kolejne niesamowite zaproszenie do tego, abyśmy czerpiąc z tego bogactwa, które Pan Bóg nam ofiarowuje, abyśmy potrafili być tymi, którzy zaniosą ten dar do innych. To, co tutaj już wspomniałem z listu świętego Piotra, potrzeba naszej ufności, naszego zawierzenia Bogu. Potrzeba Jego mocy. Tak jak Piotr mówił, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć, ale mocni wierzę, przeciwstawcie się Jemu. I to jest to zaproszenie, ale jednocześnie to nieustające wyzwanie, abyśmy potrafili dzisiaj, bo to jest ta perspektywa, ten dzień, ten czas, abyśmy dzisiaj potrafili być świadkami Boga, abyśmy potrafili dzisiaj zachować wierność, abyśmy dzisiaj potrafili być tymi, których życie, jak wspomnie święty Piotr, będzie rzeczywiście przeżywane na chwałę i w mocy Boga. Amen.